mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Dzisiaj komentarz sytuacji na lotnisku w Turcji. Otóż kobieta i mężczyzna, oficjalnie małżeństwo, podróżowali z dwójką dzieci. Córką 1,5 roku i synem lat 3. No i sytuacja wyglądała tego typu, że ja rozumiem, że jedni podróżują bez dzieci, drudzy z dziećmi, ale zasada jest taka, jeżeli podróżujesz, zwłaszcza samolotem, z dzieckiem, musisz nad nim panować. Czym innym jest podróżowanie młodzieży, czyli osób, które ukończyły 12 lat, ponieważ według przepisów lotniczych mamy podział na młodzież młodszą, która ukończyła 12 lat, a nie ukończyła 16, czyli 12, 13, 14, 15 lat, to jest na młodzież młodsza, i młodzież starsza, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła jeszcze 18. Ponieważ przepisy lotnicze określają dokładnie, kto jest młodzieżą młodszą i młodzieżą starszą, i takie osoby, które mają ukończone lat 12, mogą podróżować z asystą. Natomiast osoby, które ukończyły lat, i to może być asysta pracownika linii lotniczej albo kogoś innego pasażera, a osoby, które ukończyły lat 16, czyli młodzież starsza, może podróżować samodzielnie. Robiłem filmy o podróżowaniu młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o podróżowanie dzieci, czyli osób, które nie ukończyły lat 12, z uwagi na specyfikę zachowań dzieci i ich temperament, niestabilność i tak dalej, zdolność do głośnego płaczu, takie dzieci mogą podróżować oczywiście samolotami, pociągami czy innymi środkami transportu, ale rodzice powinni nad nimi panować. To jest bardzo ważne, żeby ich podróż nie utrudniała życia innym pasażerom. I tutaj, jeśli chodzi o podróże lotnicze, samoloty, no to loty short haul i long haul troszeczkę się różnią, ponieważ na lotach short haul mamy osoby podróżujące w celach rodzinnych, służbowych oraz na wakacje. I tutaj w przypadku osób i na lotach short haul, zwłaszcza jeżeli jest dużo pasażerów lecących na wakacje, to są loty kilkugodzinne, zwykle po Europie albo po USA w ramach jednego kontynentu, no to na lotach short haul zwykle w sezonie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, pierwsza połowa września, no to jest jedna wielka impreza w takim samolocie i tam jest dużo alkoholu, głośno, wesoło i tak dalej. Przy lotach long haul, czyli lotach długodystansowych, tutaj na lotach long haul mamy turystów oraz osoby podróżujące w celach służbowych, rodzinnych, ale na lotach long haul nie ma jednej wielkiej imprezy. Po prostu ten lot trwa 8, 9, 11, 12 godzin. Może trwać od 8 do 12 godzin, nawet czasami dłużej. Na takim locie ludzie starają się po prostu ubierać w komfortowe ubrania po to, żeby po prostu się przespać ten lot. I to jest bardzo ważne, żeby na lotach long haul był spokój i cisza, żeby ludzie byli w stanie się zdrzemnąć, żeby po wylądowaniu nie mieć jetlaga, ponieważ przy lotach short haul jetlag praktycznie nie występuje, ponieważ różnica stref czasowych jest albo zerowa, albo do 3-4 godzin różnicy w strefach czasowych, więc to jest pikuś. O tyle przy lotach long haul, nie dość, że lot trwa o 12 godzin, o tyle się zmienia strefy czasowe. To jest od 6 do 10 godzin można być różnicy w strefach czasowych. I żeby nie mieć jetlaga, trzeba jak największą część lotu przespać. Starać się przespać. I ludzie, ponieważ często są podekscytowani tą podróżą, tym, że będzie fajnie, wszystko, no to często muszą wypić troszeczkę alkoholu, ale nie w celu imprezowania, tak jak na lotach short haul, tylko w celu ululania się do snu, żeby jak najwięcej przespać. No i tutaj to jest ważne, że rodzice, jeżeli podróżują z dziećmi, którzy nie ukończyły 12 lat, muszą nad nimi panować. W artykule pewnej kobiety, która wyraziła to, że na lotnisku w Turcji, czyli pewnie to był lot typowy wakacyjny short haul, dziecko było nieznośne na drodze powrotnej, marudziło, bo było senne, płakało, samolot był 3 czy 4 godziny opóźniony, no, że nikt
Po przejściu kontroli bezpieczeństwa w strefie tranzytowej, czyli w tak zwanej strefie zastrzeżonej lotniska, nikt nie chciał jej ustąpić miejsca. No sorry, szadę bardzo, chciałaś lecieć z dzieckiem? Nie oczekuj, że ludzie ci specjalnie ustąpią miejsca siedzącego w strefie tranzytowej. Tam każdy szuka miejsca, gdzie jest, żeby sobie przysiąść i poczekać na ten samolot. Chodzą po zakupy, robią, no co, kręci się w lodi w strefach tranzytowych właśnie. No to jest, jest tak jest, sorry, chciałaś mieć dzieci, odpowiadaj za to. Dalej, drugą kwestią jest to, że w samolocie, kiedy dziecko się obudziło, zaczęło drzeć japę, ponad 15 minut darło mordę, no to ludzie oczywiście komentowali, bo ludzie zawsze komentują w takich miejscach. Ciesz się kobieto i mężczyzną, które tam leczyliście z tymi dziećmi, że skończyło się na komentarzach. Bo naprawdę, to jest bardzo, płacz dziecka w samolocie na dużej wysokości jest bardzo uciążliwy. Mogłaś, co za problem, trzeba było dać dziecku środki uspokajające, zabezpieczyć się, wiedząc, że będzie leciała z małym dzieckiem i że może być płaczliwe, a to ludziom będzie nie pasowało, na pewno. Trzeba było wziąć łagodne środki uspokajające. Jakieś nerwowe, uspokajające, ziołowe. Jest w aptekach dużo środków. Nie muszą to być psychotropy. To mogą być, które są tylko na receptę od psychiatry, ale to mogą być leki zioł, na bazie ziół. Ziołowe. Typu calms, jakieś nerwosole, tutaj stres control. To są leki ziołowe, łagodne. To nie są psychotropy, są leki ziołowe. I trzeba było po prostu nafaszerować dziecko tymi lekami ziołowymi, dać mu z 6 tabletek i by po prostu ululać i na pewno łatwiej by mu było zasnąć. I nie miej pretensji, kobieto, że ludzie się wściekają. Bo samolot to nie jest miejsce, żeby wysłuchiwać płaczu dzieci. Takie co, płacz dziecka to może być na wesołym miasteczku, czy w piaskownicy, na placu zabaw, ale normalnie ludzie tam nie chodzą w tym momencie na szpilplacu i to jest miejsce przeznaczone w przedszkolu, w żłobku. Tak, ale nie w samolocie, gdzie każdy leci w swoim celu, zwłaszcza, że to był lot powrotny z Turcji, czyli lot po wakacjach, gdzie ludzie wracali do swoich krajów, już myśleli o pracy, o różnych rzeczach. No, nic w takiej sytuacji, znajdują to stresowe, kiedy wie, że musi wrócić do Arbajtu, nie ma ochoty wysłuchiwać płaczu dzieci, więc kobieto, zbastuj trochę, ponieważ świat nie kończy się na piastownicy wokół twojego kaszojada. I panuj nad tym kaszojadem, bo naprawdę sprawiłaś wiele problemów całej masie pasażerów, a uważasz, że to by się dzieje wielka krzywda, bo ludzie między sobą komentowali, że dlatego właśnie nie są mieć dzieci, bo drą ryja. No sorry. Sama tego chciałaś. Kobiety, chciałbyś zniewolić. Pozbawić chciałbyś niewolnej woli.